Zima to jest taki czas, kiedy sięgamy po kapustę kiszoną i właśnie dzisiaj ja też po nią sięgam. Na patelnię wleję troszeczkę oleju. Do mojego dania użyję kawałki szynki. Świetnie sprawdzi się biodrówka lub łopatka. Obsmażę mięso na złoty kolor z każdej strony. W międzyczasie troszeczkę posolę. Dodam troszeczkę pieprzu. Cebulę pokroję w drobną kostkę. Cebulę dymkę wystarczy przekroić na pół. Potrzebuję kawałek ulubionego grzyba. Wybrałem do tego celu brązową pieczarkę. Pokroję bardzo drobno. Mięso już prawie jest gotowe. Mięso odsunę na bok patelni i wrzucę pieczarki. Lekko je posolę, aby puściły wodę. Chciałbym, żeby oddały mi jak najwięcej swojego smaku. Pieczarki już dostają ładnego brązowego koloru. Czas na cebulę. Ląduję na patelni. Posmażę kilka minut. Dla wysłodzenia troszeczkę naszej potrawy pokroję śliwkę. Taką niedużą kostkę. Chciałbym, aby się lekko rozpadła i oddała swoją słodycz naszemu daniu. Mięso nabiera pięknego koloru, śliczne. Dodam łyżkę miodu. Sporą łyżkę masła. Liść laurowy. Białe wino, odrobinę wody i tak przygotowane mięso będę dusił tak długo, aż będzie prawie miękkie. Szynka nam się pięknie gotuje, czas na kapustę kiszoną. Pokroję ją dosyć drobno. I dorzucę do szynki. Dodam łyżkę koncentratu pomidorowego. I całość będę gotował jeszcze 45 minut. Nie muszę się obawiać, że szynka mi się rozpadnie, ponieważ całe środowisko, w którym się gotuje, jest kwaśne, więc nic z tego. Pachnie cudownie. Mięso już jest miękkie. Pięknie pachnie. Na koniec dodam swoje ulubione grzyby, czyli małe boczniaki. Troszeczkę młodej kapusty. Ja użyję pokczoja.
Idealnie sprawdzą się świeże liście kapusty włoskiej. Lubię, gdy na koniec w daniu zawsze coś delikatnie chrupie. Całość ląduje na patelni. Troszeczkę pietruszki. Ląduje na patelni. Całość zamieszamy. Świetnym dodatkiem byłaby na przykład kasza gryczana lub pęczak. Ale my dzisiaj chyba zjemy to z pieczywem. Pyszności. Na dno talerza położymy naszą kapustę. Mięso w środek. Pyszny sos. Troszeczkę kapusty do dekoracji. Kapusta kiszona nie zawsze oznacza bigos. Polecam, to jest naprawdę pyszne.